Nauczyciel zmarł na koronawirusa. Mieszkańcy poruszeni. Śmierć 31-letniego nauczyciela chorego na COVID-19 poruszyła Polaków. 31-letni nauczyciel, poeta i dziennikarz z Zawiercia zmarł w sobotę na COVID-19 w szpitalu w Tychach. Zawiercianie są poruszeni odejściem tak młodego i zaangażowanego w życie miasta człowieka. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna nie miał chorób współistniejących. Zawiercie w krótkim czasie pożegnało dwóch poetów, w maju Bogdana Dworaka, a teraz Kamila Pietrzyka. To ogromna strata. Kamil był bardzo sympatycznym człowiekiem, który działał nie tylko jako poeta i nauczyciel, ale także jako dziennikarz kulturalny. Jego pasją była muzyka rockowa. Trudno mówić o nim w czasie przeszłym, będzie nam go bardzo brakować. Rodzinie Kamila składamy najszczersze kondolencje, powiedział naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w Zawierciu Patryk Drabek. Kondolencje opublikowano też na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Adama Mickiewicza w Zawierciu, gdzie Kamil Pietrzyk we wrześniu rozpoczął pracę jako nauczyciel języka polskiego. Dzieci w szoku, dzieci zareagowały różnie, jedne się boją, do innych to nie dociera. Będziemy mówić o odejściu Kamila Pietrzyka podczas lekcji wychowawczych, zwracając uwagę, jak ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa. W razie potrzeby dzieci mogą skorzystać z oferowanej w naszej szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powiedział dyrektor szkoły Dariusz Misiak. Dyrektor dodał, że mimo młodego wieku Kamil Pietrzyk był już osobą znaną w mieście ze względu na swoją twórczość poetycką i pracę w zawierciańskim radiu. Był też osobą ciepłą, umiejącą nawiązać kontakt z ludźmi, potrafił dotrzeć do młodzieży. Był człowiekiem z pasją. Będzie nam go brakowało, dodał dyrektor Misiak. W związku z potwierdzeniem zakażenia wespę nr 5 wprowadzono najpierw nauczanie hybrydowe, a potem zdalne dla wszystkich uczniów. Przesiewowe testy personelu wykazały zakażenie jeszcze u 4 nauczycieli. Nadal chorują, ale wracają do zdrowia. Szkoła od poniedziałku wróciła do normalnego trybu pracy. Nieoficjalnie, nie miał chorób współistniejących. Według nieoficjalnych informacji Super Ekspresu, 31-latek nie miał chorób współistniejących. Nie słyszałem o tym, żeby chorował wcześniej na cokolwiek, na nic się nie uskarżał. A w szkole pracował do samego końca, nie był na żadnym zwolnieniu lekarskim, mówi, cytowany przez gazetę, dyrektor SP5 w Zawierciu Dariusz Misiak. Ministerstwo Zdrowia od kilku dni nie przekazuje dokładnych informacji o ofiarach epidemii w naszym kraju. Śląska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informuje o śmierci chorych na COVID-19 w regionie, ale nie podaje, kto zmarł wyłącznie z powodu choroby wywoływanej przez SARS-CoV-2, a kto miał współistniejące schorzenia. Śląski Urząd Wojewódzki przekazał nam, że także nie posiada takich danych.